Here you are. Cześć wam, dzisiaj jest wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves. Serio, tym samym i, i tytule, I pamiętajcie pić wodę, bo temperatura znowu skoczyła do góry, więc pilnujcie się i uważajcie na siebie, pamiętajcie o tym. Oprócz tego, prócz tego oczywiście przypominam, że w Changli widzimy się już 22 o godzinie 18 Rafa miasz oraz Simon trzymają listę, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do wspólnej zabawy. Lista jest już na tyle pełna, że jak doskoczy jeszcze kilka osób z mocniejszą ilością rolek, to prawdopodobnie rozbijemy na dwa dni, co w moim interesie nie jest, żebyśmy to zrobili, bo jestem tak Przemęczonej, tak mało czasu mam na życie, że a, tak, ale będę się bardzo cieszył i zrobimy to, ludzie. Zrobimy to, bo, bo są rzeczy ważne i ważniejsze, i sen nie jest na liście tych ważniejszych, niestety, niestety. Odniósłbym się tutaj do jednego komentarza, czy kilku komentarzy, które ostatnio, teraz sobie zdałem sprawę, że będę sięgał po inset, więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przywinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim czymurzeniem że nie mokaj, jeszcze większym ziarnem, soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić. Się do chwili wejścia na serwery live. I przechodząc do tego, o czym gadać chciałem, jest to Xbox i rzeczy z Xboxem związane i ludzie pytają, dlaczego nie ma żadnych ploteczek, że ta gra mogłaby się pojawić na Xboxie, a są. I dlaczego chińskie gry zazwyczaj się teraz nie pojawiają, bo to, że Genshin się nie pojawia, to wiemy. A dla tych z was, którzy nie wiedzą, sytuacja jest taka, że Hoyo, kiedy było bardzo zaawansowane w produkcję Genshina i nie wyrabiało finansowo, czyli byli na czerwono, Honkai Impact First nie był w stanie utrzymać dużej produkcji Genshina. Nie więc był ten taki moment, że chyba musimy wydać dużo wcześniej. Gierkę, albo możemy pójść do jakiegoś większego wydawcy i tak dalej i zrobić deal, że nasza gra się pojawi tylko na waszej konsoli, albo tam przez rok, czy przez dwa, przez trzy. I Wy nam dajecie kasę, żebyśmy my mogli dokończyć produkcję, a my gwarantujemy, że nasza gierka będzie na tylko waszej platformie, na żadnej konkurencji. Więc. Poszli do Microsoftu, poszli do Xboxa i Xbox ich wyśmiał. To było na tych wszystkich szarpaniach się sądowych, które były między Sony a Xboxem, że właśnie poszli do nich twórcy Baldur's Gate'a Trójkę, prosząc o hajs i oferując ekskluzywa. I Microsoft zrezygnował. Jeden z największych błędów popełnionych w historii, i drugim największym prawdopodobnie błędem tego typu popełnionym w historii był ten sam rok i rezygnacja, czy właściwie wyśmianie Hoyo, że Genshin to nie jest gierka, która będzie zarabiała, więc oni, oni, oni podziękują za takie. Można odnieść wrażenie, że to było wręcz takie nieprzyjemne ze strony i Hojo od tamtego czasu mówiąc delikatnie pokazują, że nie chcą z Xboxem w żadną stronę, nie będą z nimi współpracowali i nie nie ma takiej opcji, żeby w ogóle w ogóle Genshin kiedykolwiek pojawił się na Xboxie, przy czym na starych likach, jak spojrzycie na odcinki 1000 do tyłu u mnie na kanale, to zobaczycie, że mówiłem, że build Xboxowy istnieje, bo mieliśmy liki z tego builda i po latach dowiedzieliśmy się, że ten build to było to, co Hojo prezentowało Xboxowi, jak u nich na konsoli będzie wyglądała ta gra. Więc sytuacja analogiczna do tego, co było tutaj z Wówą. HoYo finalnie wylądowało. Z z Soniaczem i mieli dila Sony, który teraz bruździ podobno, albo może i nie, nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale może to brudzi troszeczkę Kuro Games i Wuwie, więc z tej perspektywy historia jest troszeczkę podobna, chociaż wystartowała dużo później, jest więcej sznureczków do pociągnięcia po drodze. I dlaczego Kuro Games nie leci na Xboxa ze swoją gierką? No, z kilku powodów. Przede wszystkim, Xbox jest absolutnie niepopularną platformą na Chiny. Nie sprzedaje się tam najlepiej, nie istnieje, nie funkcjonuje za bardzo i na Japonii również. To są dwa największe rynki zbytu, więc pojawienie się na Xboxowej platformie tej gry, nie zmienia z ich perspektywy nic z perspektywy finansów. Jeżeli chodzi o global resztę świata, gdzie Xbox sobie jako tako radzi, chociaż i tak przegrywa z Sonyaczem, to jest to związane też poniekąd z tym, że tego Xboxa jest raz, znacznie mniej, no bo Sony zdominowało rynek, Nintendo radzi sobie świetnie, ale Xbox już nie. I dwa, gracze Xboxowi to nie jest typ graczy, który za bardzo uderza w tę produkcję, bo gdyby chcieli grać w tego typu gierkę, to albo by kupili smartfona gamingowego, albo kupiliby PlayStation, bo Switch jest Wiecie, technologicznie do tyłu. Co oznacza, że ludzi potencjalnie grających na Xboxie zainteresowanych wówą, jest mało, pomimo tego, że to jest totalnie nietapnięty rynek, że to nie jest ten krwioobieg graczy, który ma dostęp do tego typu gier, więc pojawienie się wówy paradoksalnie mogłoby sprawić, że gra się sprzeda świetnie i wszyscy będą zachwyceni i Xbox zakocha się w Weathering Waves, ale z drugiej strony szansa na to jest dość mikra, bo gdyby chcieli grać w tego typu gierki, to mieliby inną konsolę, byliby w innym ekosystemie niż Xboxowy. Co więcej, od kiedy podobno hojo pocięło się bardzo mocno z Xboxem, ogólnie Cała chińska społeczność Game Devu poczuła się urażona i ignorują istnienie Xboxa. Taka ploteczka szaleje, to jest z Genshinowego Nowego jeżeli jest prawdziwy, to spokojnie, jeżeli nie, to puściłem plotkę Weter, przepraszam za to. Więc to jest coś, co słyszałem parę razy, że Chińczycy nie są pozytywnie nastawieni do Xboxa ze względu na bardzo negatywne doświadczenia części Game Devu, chińskiego Game Devu, który próbował wchodzić w interakcję z Xboxem, że, że nie poszło to nigdzie do przodu. W tym samym momencie, w którym Sony PlayStation robiło swoje Hero China Project. Wydając niskie gierki właśnie na japońskich platformach i działając na lewo, na prawo z tej strony, więc to jest wytłumaczenie, dlaczego z Xboxem nie jest nam po drodze i raczej nigdy po drodze nam nie będzie. Ale pojawiają się z drugiej strony głosy, że jeżeli chodzi o Weathering Waves, jest serwer testowy, który jest do tej platformy streamingowej od Xboxa, że mogą wejść na tą platformę, że nie będzie się dało WWW ściągnąć na Xbox Series, ale będzie się dało streamować na Xbox Series gameplay z WWY. Więc może takie coś dostaniemy, może nie. Zobaczymy takie ploteczki, dzisiaj zresztą latały mi przed oczami, dlatego też przypomniało mi się, że powinienem był odpowiedzieć na komentarz chyba od Kareksona na temat Xboxa. Lecimy dalej. To już leci za waszymi komentarzami, więc odnoszę się do tych rzeczy, które podobno właśnie stały się na becie, czyli przede wszystkim dodali z na Storage tam, tą energię, że będzie się ona kumulowała, teraz nawet jak nam się zapełni licznik waveplatesów, że wciąż będziemy to zbierali i będziemy mogli tego otrzymać więcej, więc takie coś podobno pojawiło się na becie w tym momencie, więc w aktualizacji 1.2 będzie. Wygląda to tak, jakby Kuro Games zamierzało poza kontentem czystym walić ze wszystkich innych armat, na wszystkich frontach, podobno PS5, podobno Cloud Gaming, może Xbox Cloud Gaming, może nie, może niekoniecznie. Optymalizacja na wszystkich frontach i mnóstwo zmian, które sprawiają, że gdy pojawiają się na nowych platformach i gdy naprawią stare rzeczy, to część graczy, która weszła, sparzyła się i nie pokochali da drugą szansę i mnóstwo nowych graczy spróbuje i content skumulowany z premiery, wiecie, 1.0 plus aktualizacja 1.1 i aktualizacja 1.2, która wejdzie, da tyle rzeczy do robienia, że gracze, którzy wejdą na dzień dobry, nie będą tak jak w przypadku premiery gry mrodzili po dwóch, trzech tygodniach, że za bardzo nie ma już co robić. Raczej pograją te parę tygodni do aktualizacji 1.3, która ma być kolejną mocną, więc wygląda na to, że próbują zrobić drugi soft launch, soft premierę tego tytułu, bo na innych platformach, w innych miejscach, ale to jest temat, który jeszcze poruszymy, bo teraz zaczynam lecieć z monologiem do planu, który mam na temat pogadanki o aktualizacji 1.2, więc przeskoczmy do drugiej rzeczy, że będzie ten system wyszukiwania, o którym już kiedyś gadałem i który teraz już podobno jest na becie, wprowadzony, czyli nowy system jednoczesny Wyszukiwania różnych ech, które są na mapie, czyli będzie można sobie oznaczyć kilku przeciwników, kto gdzie jest, i ustalić sobie jaką ścieżkę, jak najlepiej biegać. To jest nowy system, który pozwoli nam bardzo aktywnie sprawdzać, co się gdzie poukrywało i co jeszcze do wyfarmienia tego dnia przed resetem mamy. Więc to jest kolejna rzecz, która doskakuje. I jeszcze jedna, że będzie nowy mechanizm, nowe narzędzie. Wiecie z tego z tego paska narzędzi całego, że doskakuje I jeszcze jedna rzecz, pozwalająca nam strzelać na dystans, że będzie strzelanie, które nie bardzo nadaje się do czegokolwiek w walce i używanie tego podczas pojedynku jest totalnie bezsensowne i dysfunkcyjne, nie, nie, nie da to nam nic, ale jest cała masa mini gierek i enviropuzelków, które trzeba rozwiązać, Chociaż coś przed nami ucieka i trzeba w to strzelić, albo są te, te, te złote kule do zbierania i tak dalej, dzwony, nie dzwony, jest sporo tego typu rzeczy już teraz i w aktualizacji z tego co rozumiem 1.2 ma być jeszcze kolejna warstwa tego i w aktualizacji 1.3 też ma tego być dużo, tego typu gierki wygląda na to, że się ludziom podobają tym, którym się podobają, a ci, którzy są na nie mają problem z tym, że jeżeli nie mają kogoś z pistoletami w drużynie, to nie bardzo jest, jak to robić i sens to robić. Oczywiście, w Gęszy nie było dokładnie tak, samo wszyscy narzekali, że musimy paroperka zrobić na dystans, więc tą amber trzeba zabrać do drużyny. Dlatego amber dali za darmo, a tutaj jest takie no, trzeba mieć kogoś z ganami dorzucić do tymu, żeby móc poradzić sobie z tym puzelkiem. To teraz będzie nie, trzeba będzie kliknąć odpowiednią rzecz, wybrać odpowiednią rzecz i naciskając ten ten przycisk, który macie odpowiedzialny za użycie gadżetu, będzie można pocelować i postrzelać i będzie to bardzo efektywne do puzelków, ale niekoniecznie przydatne w trakcie walki, tak jako i rzekłem. Więc wygląda na to, że się pojawia kolejna taka ułatwiajka i powiedziałbym, że jest to bardzo ułatwiajka, jest na plus. Mi się ten pomysł bardzo podoba, bo jak wcześniej myślałem sobie, a dobra, wezmę kogoś z ganami do drużyny, to kliknięcie tab i wybranie czegoś innego tutaj, zamiast wchodzenie do teamu, zamienienie miejscami, ten, kliknięcie i jeszcze raz wejść do teamu, żeby zamienić i wywalić, i dać tam postać, która oryginalnie miała być. Bardzo na plus z mojej perspektywy, szczególnie, że tu drużyny są trzyosobowe zamiast czwórek, więc ta rotacja, jakby to nie jest tak, że wciąż mam kompletną drużynę plus jedną osobę, która tam crowd control czy coś robi, tylko tu jest, no mam drużynę i każda osoba mi tutaj jest niezbędna do pełnej rotacji, żeby się przyjemnie grało. Więc to jest mniej lub bardziej tyle ludziska. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Więc przyleciałem po łebkach ze wszystkimi rzeczami, o których była mowa. I zapraszam na kolejny odcinek, gdzie rozbebeszymy jeszcze więcej. Bo z tego co rozumiem, na tej becie jest jeszcze więcej. Ta beta ogólnie wygląda pysznie, poza tym, że. Nie będzie dużo kontentu nowego do robienia, nie będzie nowej Zony, nie będzie tych nowych takich rzeczy, które zazwyczaj z Zoną przychodzą, ale prócz tego wygląda to bardzo dobrze. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie konkursy takie jak Hydro Boss oraz Upał. Zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscówka jest z randomą. Uwielbiam tych, żeby są fantastyczne, bardzo mi się podobają, więc tak zatęskniłem. Stwierdziłem, że przybiegnę tutaj. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione, więc jeśli mogę, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Jeśli jest arcy wasza magia jest arcy i jesteście arcyosom. Jeśli twitter Twitch. Potężna jesteście Twitcherosom i na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która bankowo z tego tytułu nadarzy się 22 o godzinie 18. .00. Rafa Miasz oraz Simon trzymają listę. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odzędzania, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech rowerek Arenji Wam sprzyja, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach, pewnie, więc to już jest wszystko. Miłego do następnego, i hej! Gardło mi zaczęło siadać bo za dużo nagrywek plus streamy, co. Ach, nie działa najlepiej.